Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za miłe przedstawienie, więc od razu powoli pozwolę sobie przejść do omówienia dzisiejszego tematu. Rzeczywiście pytanie o przyszłość ubezpieczeń, cyfrowych ubezpieczeń, to jest to pytanie, które powinniśmy sobie zadawać jak najbardziej w tym momencie, chociażby z uwagi na tsunami regulacyjne, które przed nami. Tsunami, które nie tylko obejmuje pakiet regulacji finansów cyfrowych, to też spodziewana nowelizacja aktualnie już obowiązujących regulacji w obszarze rynku ubezpieczeń, czy dyrektywy Solvency II, czy kolejnych aktów, które będą miały wpływ na to, jak będzie kształtowało się dalszy rozwój, w szczególności w obszarze cyfrowym funkcjonowania rynku. Dzisiaj postaramy się skupić na jednym z wybranych aktów w ramach tego pakietu cyfrowego. To jest projektu rozporządzenia dotyczącego operacyjnej odporności cyfrowej. Projektu, który w sposób bezkompromisowy i w sumie po raz pierwszy w tak dużym stopniu dokonuje ujednolicenia podejścia rynku na poziomie paneuropejskim z punktu widzenia odporności cyfrowej podmiotów rynku usług finansowych. Ten projekt jest elementem szerszego pakietu regulacyjnego obejmującego między innymi właśnie strategię dotyczącą płatności detalicznych, ale także rozporządzenie w obszarze kryptoaktywów MiCA, czy tak zwany Pilot Regime DLT Regulation w obszarze infrastruktury opartej na technologii DLT. Samo rozporządzenie po raz pierwszy wprowadza do porządku prawnego Unii Europejskiej na poziomie instytucji finansowych wprost szeroko zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Odporność cyfrowa rozumiana jest jako budowanie kompetencji w tym obszarze, utrzymywanie ich i weryfikowanie, czy integralność systemów, z których korzystają podmioty rynku finansowego, zapewnia należytą odporność na ewentualne próby ataku, skompromitowania tych połączeń czy infrastruktury, z której korzystają podmioty rynku finansowego. Oczywiście to nie jest tak, że w tej chwili funkcjonujemy w jakiejś pustyni regulacyjnej, nie ma obowiązujących regulacji w tym obszarze. One oczywiście występują, są dedykowane poszczególnym obszarom rynku, jak wytyczne chociażby EBY czy EIOPY w obszarze outsourcingu, czy korzystania ze środowisk chmurowych. Również nasz lokalny nadzór wydał wytyczne w tym obszarze. One co prawda nie mają wprost zastosowania do rynku ubezpieczeń, ale jednak praktyka wskazuje na to, że pośrednio są wykorzystywane przy wdrażaniu rozwiązań chmurowych. Więc DORA po raz pierwszy jako projekt rozporządzenia wychodzi naprzeciw uregulowaniu tego horyzontalnie, obejmując cały zakres podmiotowy rynku finansowego. I rzeczywiście przede wszystkim należy ocenić, że taka regulacja wydaje się niezbędna i potrzebna, aby uspójnić podejście całego rynku, aby zapewnić coraz większy stopień odporności sektora finansowego, szeroko rozumianego, z uwagi na to chociażby, że projekt rozporządzenia, katalog podmiotów, które będą objęte tym obowiązkiem zapewnienia zgodności, definiuje bardzo szeroko, poczynając od instytucji kredytowych przez instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, ale także dostawców chociażby kryptoaktywów, usług związanych z kryptoaktywami, usług w zakresie zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, a także pośredników ubezpieczeniowych. Ponadto nawet biegłych rewidentów, firmy audytorskie i po raz pierwszy także zewnętrznych dostawców infrastruktury ICT, którzy zostaną objęci w pewnym stopniu
w odniesieniu do tych wybranych, najbardziej istotnych podmiotów bezpośrednim nadzorem organów właściwych dla państw członkowskich. To jest rzeczywiście podejście bardzo szerokie. Projekt rozporządzenia wyłącza w odniesieniu do tych podmiotów stosowanie dyrektywy NIS, a więc to właśnie projekt DORY po wejściu w życie rozporządzenie będzie miało zastosowanie w odniesieniu do tego typu do podmiotów w zakresie zapewnienia odporności cyfrowej. To, co jest istotne, projektodawca w dużym stopniu starał się uwzględnić zasadę proporcjonalności w projekcie przepisów. Jednocześnie należy wskazać, że ta zasada proporcjonalności, w szczególności w odniesieniu do rynku ubezpieczeń, będzie miała dość marginalny charakter z uwagi na to, że spod tych najważniejszych obowiązków objętych regulacją zostali wyłączeni chociażby mikroprzedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu przepisów europejskich, a tym samym tylko podmioty, które zatrudniają do 10 osób i ich obroty nie przekraczają 2 milionów euro. A tym samym no, takich podmiotów być może w obszarze pośrednictwa ubezpieczeniowego możemy się doszukiwać, natomiast w zakresie samych zakładów ubezpieczeniowych czy zakładów reasekuracji już raczej nie. To, jest, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia regulacji, to projekt nakłada na podmioty nadzorowane po raz pierwszy zasadę odpowiedzialności organu zarządzającego za zapewnienie zgodności obszaru odporności cyfrowej danej instytucji. I w tym zakresie projekt nie umożliwia przesunięcia tej odpowiedzialności niżej, na niższe stopnie kadry kierowniczej w ramach instytucji, wprost wskazując, że to na poziomie zarządu będzie spoczywał obowiązek zapewnienia tej zgodności, w tym czuwania nad wdrażaniem całego systemu szkoleń, budowania kompetencji, zapewnienia zasobów dla obszaru, który będzie odpowiedzialny za weryfikację odporności i bezpieczeństwa danego rozwiązania, które jest wdrażane, to także dążenie do przestrzegania odpowiedniej higieny w obszarze cyberbezpieczeństwa, to także ciągłe monitorowanie i aktywny udział członków zarządów w procesie zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze cyber. Co istotne, projekt w tym obszarze daje uznaniowość po stronie państw członkowskich, czy ewentualne sankcje za zapewnienie braku zgodności w tym obszarze będą ograniczone do poziomu wyłącznie sankcji administracyjnej, czy również sankcji karnej. To każde państwo członkowskie, implementując rozporządzenie do swojego systemu prawnego, dostosowując system prawny do wymogów rozporządzenia, będzie miało możliwość podjęcia decyzji, czy również powinno to objąć sankcje karne za brak zgodności. A tym samym rzeczywiście projekt w dużym stopniu chce wskazać na istotę zagadnienia poprzez narzucenie odpowiedzialności na najwyższych organy spółki. To, co jest istotne, samo zarządzanie ryzykiem zostało oparte na 6 podstawowych filarach zgodnie z projektem, obejmujących identyfikację, ochronę i zapobieganie incydentom, wykrywanie, reagowanie, komunikację, a także przywrócenie gotowości do pracy. W każdym z tych obszarów projekt rozporządzenia wskazuje wytyczne, jak powinien podmiot podchodzić do zapewnienia, do zarządzania tym ryzykiem naruszenia integralności systemów teleinformatycznych, w tym również wskazuje na możliwość wydawania szczegółowych wytycznych technicznych, co jest dość unikalne na skalę dotychczas przyjmowanych regulacji. W dużym stopniu projekt odwołuje się do standardów technicznych, które będą wydawane przez organy nadzoru.
Organy nadzoru, które mają współpracować na poziomie paneuropejskim w ramach Komitetu Wspólnego, będą odpowiedzialne za przygotowanie wytycznych technicznych zarówno w zakresie szczegółowego zarządzania ryzykiem w obszarze infrastruktury IT, ale także zgłaszania incydentów czy prowadzenia analizy zgodności, nawiązania relacji z danym dostawcą. Tym samym projekt wymusza de facto na dużej ilości przedstawicieli rynku wytworzenie nowych kompetencji, które w tej chwili nie były priorytetem albo w ogóle nie funkcjonowały w części instytucji z uwagi na chociażby zamkniętą wewnętrzną infrastrukturę czy ograniczoną skalę prowadzonej działalności. W tej chwili każdy podmiot rynku finansowego będzie zobowiązany i będzie objęty tą regulacją. Oczywiście obowiązki będą zróżnicowane w stosunku do kategorii podmiotów i tego, czy dany podmiot zostanie uznany za dojrzały cyfrowo, czy ma kluczową rolę na rynku pełni. Niemniej jednak każdy, nawet najmniejszy podmiot będzie musiał zapewnić zgodność. To, co jest istotne z punktu widzenia regulacji, regulacja wprowadza ujednolicone zasady raportowania informacji o wystąpieniu incydentów, które z jednej strony mają usprawnić i przyspieszyć przepływ informacji, tak żeby zapewnić większą odporność całego rynku usług finansowych, ale także przepływ tych informacji na poziomie paneuropejskim. Projekt tworzy centralny punkt kontaktowy wymiany informacji na poziomie europejskim, który będzie wspierał zarządzanie incydentami o charakterze transgranicznym czy paneuropejskim. To, co jest istotne z punktu widzenia poszczególnych podmiotów, to rzeczywiście projekt nie przewiduje na ten moment szczegółowych wytycznych technicznych, jak to raportowanie będzie się odbywało. One zostaną wydane przez Komitet Wspólny, a później na poziomie już poszczególnych nadzorców. Natomiast z punktu widzenia poszczególnych podmiotów istotne jest to, aby zapewnić gotowość operacyjną do zarządzania takimi incydentami, zgłaszania ich niemalże w czasie rzeczywistym. Kolejnym obowiązkiem, który jest nakładany na instytucje finansowe bardzo szeroko, to obowiązek bieżącego testowania swojej odporności cyfrowej. Każdy, nawet najmniejszy podmiot, takie testy będzie musiał przeprowadzić i prowadzić je regularnie. W odniesieniu do tych najistotniejszych podmiotów, uczestników rynku, takie scenariusze muszą uwzględniać włączenie nawet testów penetracyjnych w sam proces testowania, który powinien się odbywać co najmniej raz do roku w podmiocie, co niewątpliwie pociąga za sobą dodatkowe koszty, ale ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa środków i danych, którymi dysponuje dana instytucja finansowa. Kolejnym obszarem to obszar zarządzania ryzykiem dostawców zewnętrznych, dostawców infrastruktury ICT. I tutaj rzeczywiście w sposób taki jednolity ma być zapewnione podejście do tego, co już w tej chwili jest adresowane w zakresie wytycznych, chociażby wytycznych chmurowych czy wytycznych outsourcingowych wydawanych przez organy europejskie czy organ nadzoru w Polsce. Jednocześnie przenoszona jest ta warstwa na poziom regulacji i każdy z podmiotów, nawiązując relacje z dostawcą zewnętrznym, będzie musiał przeprowadzić szereg procesów analizujących wpływ danej relacji na bezpieczeństwo i ciągłość świadczenia swojej usługi. To, co jest istotne, o czym wspomniałem na samym początku, to po raz pierwszy regulacja rozszerza zakres nadzoru sprawowanego przez wyznaczone organy w państwach członkowskich na zewnętrznych dostawców usług ICT. Takie podmioty będą musiały przejść cały proces zapewnienia zgodności, weryfikacji przy udziale
organu nadzoru, będą podlegały bezpośredniemu nadzorowi, będą też odpowiedzialne za raportowanie bezpośrednio do organu nadzoru informacji w zakresie chociażby zaistniałych incydentów czy rozwiązań, które są wdrażane. I tutaj mówimy chociażby o globalnych dostawcach usług humorowych, które to podmioty zostaną objęte nadzorem. W Polsce zakładamy Komisji Nadzoru Finansowego. To, co jest bardzo istotne, to regulacja przewiduje brak możliwości korzystania z dostawców, którzy uznani by zostali za kluczowych, ale jednocześnie nie posiadają siedziby na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z takich dostawców podmioty finansowe nie będą mogły skorzystać. Nawet jeśli w tej chwili korzystają, a usługi świadczone przez tego typu podmioty mają krytyczne znaczenie dla ciągłości funkcjonowania, projekt regulacji wymuszać będzie migrację na rozwiązania świadczone przez podmioty, które posiadają siedzibę na terytorium EOG lub nie mają charakteru dostawców usług kluczowych. I ostatnim istotnym obszarem objętym projektem regulacji to jest obszar wymiany informacji. Po raz pierwszy tak szeroko dla całego rynku regulacja przewiduje podstawę do wymiany informacji pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi dotyczących zaistniałych incydentów cyberbezpieczeństwa czy zdarzeń, które miałyby wpływ na ciągłość świadczenia usług. Te podmioty uzyskają uprawnienie do wymieniania się i do de facto bazowania na kompetencjach, które budują inne podmioty. Oczywiście regulacja w tym zakresie nie wprowadza obowiązku udziału w takiej wymianie. Projekt przewiduje dobrowolność w tym zakresie, no ale jednocześnie wydaje się, że jest to niezbędne do tego, żeby zapewnić efektywną wymianę informacji i efektywne działanie w zakresie odporności cyfrowej podmiotów w przypadku, kiedy większość incydentów ma charakter uniwersalny z punktu widzenia instytucji, a więc bazowanie na doświadczeniach innych podmiotów na pewno przyspieszy zapewnienie większego stopnia odporności cyfrowej podmiotów. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję.